siaczki, dzisiaj witam się z wami z podłogi, ponieważ przyszła do mnie paczka. Tydzień temu zamówiłam okulary Snapchata. Jestem troszeczkę opóźniona, ponieważ zostały one wydane w listopadzie, ale mnie nie było w Stanach. Wróciłam pod koniec stycznia, później mi się nie chciało kupować i w końcu tydzień temu stwierdziłam, że może jednak warto zainwestować i zamówiłam parę dla siebie. Najbardziej się obawiam tego, że... Najbardziej się obawiam, że będę w nich wyglądała jak debil. Wow! Ogarnijcie! Ekscytacja na pełnym poziomie. W ogóle jakie piękne pudełeczko. Zamówiłam jedne w kolorze czarnym, ponieważ niebieskie i czerwone wyglądały naprawdę świetnie na większości osób o ciemniejszej karnacji niż moja. Poza tym ja przeważnie ubieram się na czarno i stwierdziłam, że jednak jakbym założyła takie niebieskie i w ogóle to no niby są piękne, ale nie wiem, czy by do mnie pasowały. I tak pewnie nie będą do mnie pasować. Wow! O! Zapach plastiku. Do you like it? It's like nail polish. Like nail polish and plastic. Oh, so dobrze. Good shit. Good shit. W ogóle to opakowanie przypomina mi pudełko na piłki tenisowe, nie? Okej. Okay. O, w środku jeszcze robiłam agnie. I coż my tutaj mamy? W ogóle to pudełko jakie świetne. W środku takim welurem wyłożone, bardzo fajne. Nasze okulary, co tutaj jeszcze mamy? Pewnie instrukcje i kabel, tak? Kabel... Gdzie jest kabel? A jest kabel. Taki kolorowy. Kolorowy z oczkiem Snapchata. Tak, więc to jest nasza ładowarka do naszego opakowania. Uuu, wiecie co? To jest taka ładowarka jak w MacBooku, magnetyczna. Up, sama wskakuje. I ładujemy to opakowanie, a opakowanie ładuje nam okulary. Są te bolce do ładowania. But? Gdzie to jest? O, i wskakuje. Czyli to jest na magnes wszystko. No dobra. Ej, nie jest źle! Tego się bałam, najbardziej będę wyglądała jak debil, a wcale nie wyglądam. Znaczy, nie wyglądam to jest najlepiej, ale to przez moją głupią twarz, nie przez okulary. Musimy je sparować z moim telefonem. Gdzie jest mój telefon? O! Muszę się przerzucić na inną kamerę, ponieważ muszę sparować te okulary ze swoim telefonem, którym właśnie nagrywam. Więc za chwilę wracam. Chodzimy w Snapchata, tak mi się wydaje. Looking for spectacles. Tak to wygląda. Press once to take 10 seconds. O, dobra, wiem jak to działa. Czyli naciskamy raz, żeby nagrać 10 sekund, dwa razy, żeby nagrać 20 i trzy razy, żeby nagrać 30 sekund. To jest pierwsze wideo, jakie nagrałam, ponieważ wiadomo, musiałam patrzeć na swój telefon. Ogarnijcie! Czyli od teraz, jak nagrywam snapy, to będziecie mogli obracać i mieć więcej do zobaczenia. Światełko w środku. Jesteśmy podłączeni pod mój telefon, czyli w zasadzie możemy zacząć nagrywać. Wow. Czyli naciskamy tutaj. O, widzę światełko w środku. I w tym momencie nagrywam. Wow, 10 sekund. O, zaczynam nagrywać, zostaje 2 sekundy. Wow, that's so cool. Dobra, czyli teraz wychodzimy na dwór, zobaczymy jak to działa w świetle dnia. O, nie. Dobra. Zejdziemy na dół, zaraz sprawdzimy jak to wszystko działa. Idziemy. Idziemy na rower. Dobra, wróciliśmy do domu, podłączyłam właśnie okulary, żeby się ładowały, bo przyszły w pół naładowane. Another queen, J-Lo. Idziemy odebrać kolację. Thank you.
Okay. Thank you. Yes. Thank you. I wracamy do domku. Będziemy jeść. Tak wygląda nasza kolacja. Oglądamy 13 Reasons Why. Mam polskie piwo, sushi i smażony ryż. I Miami Lady też je. It's really good. I love it. And sushi though. You're gonna put that on the rice? Is there a hole in the bottom of this? It's dripping coke. I don't know. Słuchajcie, tak się wciągnęłam w jedzenie tego sushi, że zapomniałam nagrać zakończenia. Później obejrzałyśmy jeszcze jeden odcinek 13 Reasons Why i wyszło na to, że siedzę w piżamie i sklejam wideo i stwierdziłam, że w ogóle nie mam zakończenia. Dlatego teraz nagrywam małe podsumowanie. Szczerze mówiąc, okulary mega mi się podobają. Jedyne co, to podczas jazdy rowerem bardzo słychać wiatr. Aczkolwiek dzisiaj w ogóle był bardzo, bardzo wieczny dzień, więc wydaje mi się, że to może być też winą właśnie pogody. Podsumować mogę na pewno tak, że na pewno będę używała tych okularów bardzo często. I wydaje mi się, że dla osób, które oglądają moje snapy, będzie to na pewno też coś innego. Gdzie możecie zobaczyć wszystko z mojej perspektywy, moimi oczami. I wydaje mi się, że to jest właśnie największa zaleta tych okularów. Że możemy przekazywać treści z naszego punktu widzenia. Gdzie na przykład, kiedy mocuję sobie GoPro na głowie, nie mam takiego komfortu nagrywania. Tak samo, kiedy nagrywamy zwykłe snapy telefonem, kiedy coś się dzieje, musimy wyciągnąć telefon, otworzyć aplikację, zamiast po prostu zacząć nagrywać. I tutaj mam ten komfort, że naciskamy jeden guzik i nagrywamy, a później do tego wracamy, kiedy mamy czas i dodajemy to do historii albo zapisujemy na telefonie. Więc sam pomysł na te okulary jest naprawdę zajebisty i według mnie cena wcale nie jest taka zła, bo cena za te okulary to $130, a zwykłe Ray-Bany kosztują 175. Więc mamy tutaj porównanie, gdzie mamy zwykłe okulary, które nic nie robią, plus okulary, które mają w ogóle Wi-Fi i kamerę. Więc ja daję temu gadżetowi wielkie thumbs up i jestem naprawdę bardzo podekscytowana. I jeżeli chcecie oglądać więcej, to zapraszam Was na mojego Snapchata ancyś94. Buziaczki, dobranoc, pa, pa!